Siemano wszystkim z tej strony jak to inne jak kod Mitch i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o wyciekach na event i sezon drugi. To znaczy, że w dzisiejszym odcinku głównie poruszymy sobie temat zmian i nowości po nowej aktualizacji w temacie eventu i sezonu drugiego, bo po tej aktualizacji gracze poznali zestaw startowy na sezon drugi i pierwszego skina, do tego brama szczeliny została aktywowana i niebawem zostanie ona zniszczona i mamy jeszcze zapowiedź nowego sezonu drugiego. Na no jak zawsze przed startem tego filmu nie zapomnijcie wpisać kodiku migao2, tak jak te dwa kozaki, które pojawiają się zawsze na ekranie, pamiętajcie też Subiku z dzwoneczkiem, bo ponad 50% oglądających tego kanału jeszcze tego nie robi. No i szczelcie tą łapkę do góry, a na pewno nie pożałujecie, nam no przejdźmy już do naszego głównego tematu tego filmu na kanale. Zanim jednak to zrobimy, tak jak zawsze, teraz na ekranie macie zwycięzcę wczorajszego konkursu na 300 Fałdelców i proszę tą osobę, aby napisała do mnie na Discordzie w prywatnej wiadomości, w innym wypadku nagroda mu przepadnie i spokojnie, bo dzięki temu, że wspieracie mnie tak chętnie w sklepie, ponownie do wygrania macie dzisiaj 300 Fałców w formie prezentów w grze. Żeby wygrać, trzeba zostawić apeczkę do góry pod tym filmem, suba dzwonem na kanale i kod w sklepie, a w komentarz pod tym filmem podać swój nick z gry, a wyniki konkursu pojawią się na filmie jutro o godzinie 16.35, no a teraz przejdźmy już do filmu. No i tak moi kochani, dokładnie dzisiaj o godzinie 10 rano do gry Fortnite została wprowadzona kolejna wielka aktualizacja 20.50, która jak sami dobrze wiecie była ostateczną aktualizacją obecnego sezonu pierwszego z pełną listą mega ciekawych zmian i oczywiście nowości. Sama aktualizacja w grze ważyła około 3 GB na każdej jednej platformie i do tego dostaliśmy ogrom, i to dosłownie ogrom informacji na temat fabuły, sezonu drugiego i eventu i jak dobrze wiecie, potwierdziła się informacja, że eventu w tym sezonie ma niestety nie być. Zostało to potwierdzone zaraz po wprowadzeniu tej dużej aktualizacji do gry i większość likerów jednocześnie przedstawiła informację, że w tym obecnym sezonie niestety eventu nie będzie, co wprost oznacza, że fabuła, która toczyła się w tym obecnym rozdziale czwartym do tej pory, zostanie rozwinięta bardziej w kolejnym sezonie drugim. No i jak już mówimy tutaj o sezonie drugim, to pozostańmy sobie przy tym temacie, ponieważ dzisiaj w głównej mierze, tak jak wam obiecałem, zajmiemy się wszystkimi nowymi informacjami na temat sezonu drugiego, które pojawiły się po tej ostatniej dużej Aktualizacji. Na samym początku zaczniemy sobie od tego, jakby zwiastunu nowego sezonu drugiego, o którym wspomniał nam Hypex w trakcie trwania aktualizacji i teraz w tle macie jego post i według jego informacji liczby te, które przedstawił w poście są zwiastunem nadchodzącego z sezonu drugiego. Nie wiadomo do końca, co oznaczają te liczby i ciężko jest tutaj cokolwiek powiedzieć, lecz sam Hypex wspomina, że wskazują one, że sezon będzie 10 marca, a według Fortnite'a ma być 8, więc coś tutaj jest nie tak, ale nie wiadomo co dokładnie. Obecnie jest to pierwsza zapowiedź nowego sezonu, jaka pojawiła się w plikach gry, a nie na koncie od dyrektora Fortnita, więc bardzo fajnie i co ciekawe nie jest to jedyna informacja, jaka pojawiła się w temacie sezonu drugiego i zwiastunów po tej oto aktualizacji. Nie wiem czy wiecie, ale w grze od startu nowej aktualizacji znajdują się nowe zadania o nazwie szyfr, które zawierają dodatkowe nagrania głosowe, i pewien Liker postanowił sprawdzić to nagranie głosowe w spektogramie i znalazł dokładnie coś takiego. Jak widać, na obrazkach możemy zobaczyć zdjęcie lisa i gracze wskazują, że ma być to nowa agencja na wyspie. Do tego mamy tam zdjęcie jakiegoś kwiatka czy coś w tym stylu, i ostatni obrazek to ten po lewo, lecz nie wiadomo co tam do jest. Gracze uważają, że jest to symbol ze skinów anime w Fortnite i mówią, że jest to zapowiedź kolejnych skinów anime, jakie będą w grze, lecz wydaje mi się, że teoria ta jest błędna i nikt tak naprawdę nie wie, o co dokładnie z tym wszystkim chodzi. Na teraz są to tak naprawdę pierwsze zapowiedzi nadchodzącego nowego sezonu drugiego w rozdziale czwartym i mogę wam powiedzieć tyle, że na dniach, tak jak wspomniałem wam na filmie w poniedziałek, będzie pojawiało się coraz to więcej zwiastunów nowego sezonu drugiego. Te zwiastuny, o których wam mówiłem w poniedziałek, to zwiastuny w formie obrazków i tak dalej, bo Fortnite zawsze przed startem sezonu publikuje dla graczy takie. Takie rzeczy, lecz jak to będzie wyglądało teraz, tego nie wiemy i sprawdźcie sobie tamten odcinek, ponieważ ma dużo ciekawych informacji. Co jednak ciekawe zwiastuny to nie jedna rzecz, jaka pojawiła się po najnowszej dużej aktualizacji w temacie nowego sezonu drugiego, ponieważ jak się okazuje w plikach gry po najnowszej aktualizacji pojawiło się coś ważnego na temat nowego sezonu drugiego. Ponieważ jak się okazuje w plikach gry pojawiła się rzecz, o której wspomniałem Wam na filmie w niedzielę i miała pojawić się po tej najnowszej aktualizacji, i tak jak właśnie Wam mówiłem w plikach gry po jej dodaniu mamy zestaw startowy na nowy sezon drugi. Teraz w tle możecie zobaczyć wszystkie przedmioty, jakie pojawią się w nowym zestawie startowym sezonu drugiego i jak widać w jego skład będzie wchodziła jedna skórka wraz z dodatkowym kilofem oraz plecakiem, a do tego jest jeszcze 600 fałdolców dla gracza, który go po prostu kupi. Są to wszystkie nagrody, jakie gracze będą mogli zdobyć już w nowym zestawie startowym sezonu drugiego i sama cena zestawu startowego to około 13 albo tam 14 zł, więc jest to naprawdę bardzo mało, bo same fałdolce w tym zestawie kosztują tyle, a do tego jest tam jeszcze skinek i pozostałe jego przedmioty kosmetyczne. Co też ważne, skin, którego widzicie teraz w tle to tak naprawdę Pierwsza skórka, jaka pojawi się w nowym sezonie drugim i gracze przedwcześnie poznali jej wygląd poprzez tą aktualizację i jest to pierwszy potwierdzony skin na nowy sezon drugi w grze. Na dniach na pewno pojawią się jakieś kolejne skiny, które będą na nowy sezon drugi i ten temat omówimy sobie dopiero w momencie, w którym pojawią się one ogólnie na Twitterze. I teraz przejdźmy sobie do fabuły obecnego nam rozdziału czwartego i fabuły, która będzie toczyła się w nowym sezonie drugim. W tym temacie powiem wam szczerze, że zadziało się naprawdę bardzo dużo po tej najnowszej aktualizacji, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale brama Szczeliny w obecnym momencie jest już aktywowana i na teraz... Prezentuje się ona tak, jak na tym filmiku w tle. Jak widać po podejściu do niej teraz możemy zobaczyć taki jakby efekt ładowania jej. No i co ciekawe nie wiem czy wiecie, ale wraz z czasem trwania obecnego sezonu pierwszego aż do startu sezonu drugiego, brama szczeliny będzie coraz to bardziej zniszczona. Do tego przejdziemy sobie zaraz, ponieważ na początku przejdziemy sobie do samych nagrań głosowych, jakie pojawiły się dokładnie dzisiaj lub wczoraj, zależy kiedy wstawiam ten odcinek i powiem wam, że według tego co tam jest, będzie naprawdę bardzo grubo. Jak podajesz telan, gracze podczas zadań aktywują bramę szczeliny, która jest niestabilna i nie przeszła testów które umożliwiałyby otwarcie jej, aby bezkształtny obserwator dostał się na wyspę i brama przez to została całkowicie zniszczona. Wraz z jej zniszczeniem na niebie zaraz nad nią pojawi się lub już pojawiła się szczelina, która albo będzie szczeliną, która podzieli obecną wyspę na dwie części, albo jest zwykłą nic nieznaczącą szczeliną, lecz okazuje się, że ona ją po prostu podzieli. Tak więc, krótko podsumowując, gracze uruchomili bramę szczeliny, po czym okazało się, że na niej niestabilna i się zniszczyła. Zniszczenie spowodowało szczelinę na niebie, która, tak jak wspomina Sztelan, niestety, ale rozedrze naszą wyspę. I tutaj chciałbym mocno zaznaczyć, że nie mam pojęcia, czy brama szczeliny jest zniszczona u wszystkich od razu po wystartowaniu zadań, czy jest ona zniszczona dopiero, gdy wykonacie zadania, bo z samych zadań wynika, że dopiero po ich wykonaniu. Nie jestem do końca pewny, jak to wygląda, lecz wy już na pewno wiecie i ten temat przedstawię Wam szczegółowo w przypiętym komentarzu pod tym filmem. I tam znajdziecie wszystkie najważniejsze szczegóły na temat bramy szczeliny i ogólnie całej tej reszty. Same zadania zostały podzielone na takie, jakby dwa etapy: pierwszy etap został uruchomiony zaraz po starcie aktualizacji, a drugi etap samych zadań jest dostępny od godziny 15:28 lutego i wraz z ich zrobieniem na wyspie. Coś się po prostu stanie. Z tego co mi się właśnie wydaje, to po ukończeniu drugiego etapu zadań, który wystartował o godzinie 15 brama szczeliny zostanie zniszczona i gracze mogą już teraz zobaczyć szczelinę na niebie, a wszystko to zostało przedstawione przez Likerów na Twitterze. Jak widać, sama szczelina wygląda kozacko i powinna być w grze po wykonaniu zadań zaprzysiężonych i co ciekawe sama szczelina będzie się powiększała aż do sezonu drugiego, i potem zobaczymy co z tego wyniknie, ale dopiero po jego dodaniu do gry. Z samej fabuły na dniach zrobimy sobie taki osobny odcinek, tak więc obserwujcie kanał Miga i z obecnych informacji wiemy, że. Są nowe zwestony sezonu drugiego, zostaw startowy na sezon drugi, a fabuła, która była w tym sezonie, będzie kontynuowana w sezonie drugim. Reszty ciekawych informacji w tym temacie poznamy już na dniach, więc jest to teraz kwestia kilku następnych dni, aż poznamy kolejne ciekawe i szczegółowe informacje na temat kolejnych zmian fabularnych i wycieków na temat nowego sezonu. Pamiętajcie, że jeżeli coś pojawi się w internecie w tym temacie, to od razu postaram Was się o tym poinformować i głównie chodzi o temat eventu i nadchodzącego nowego sezonu drugiego w tym rozdziale czwartym, tak więc obserwujcie kanał Migao na bieżąco, bo filmy pojawiają się tutaj dosłownie każdego. Jednego dnia i na pewno niczego nie przegapicie. A informacje tych z każdym kolejnym dniem będzie coraz to więcej. No a jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to fajnie będzie, jak zostawicie pod nim apeczkę do góry. Przynajmniej w końcu może on trafi do większego grona odbiorców. tego jak ostatnie moje filmy. Pamiętajcie też o Subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów live'ów i shortów, A jeden live będzie dzisiaj o godzinie 19. No i nie zapomnijcie wpisać koziku MigaO2, tak jak te dwa kozaki, które pojawiły się na samym początku tego filmu na kanale. No i co, to chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie. O wszystkich zmianach fabularnych, jakie pojawiły się po najnowszej aktualizacji 20.50, i co sądzicie o zmianach w temacie samego sezonu drugiego? Bo tych informacji też było bardzo dużo, a ja wam dziękuję za oglądanie filmu i widzimy się dzisiaj na live około godziny 21.00. Yo!